Cześć. Dzisiejszą historię poznałam dzięki pani Marcie, która w jednym z komentarzy powiedziała mi o bardzo ciekawej książce Siete Crimenes Casi Perfectos, czyli Siedem Przestępstw Prawie Doskonałych. Bardzo dziękuję za to polecenie. Na pewno ta książka będzie źródłem kolejnych odcinków. Sama nie miałam jeszcze odwagi sięgać po żadną książkę w języku hiszpańskim, ponieważ po 2 latach pobytu poziom mojego języka nie jest zbyt wysoki. Jednak pani Marta natchnęła mnie i przebrnęłam, tłumacząc co trzecie, co czwarte słowo, udało mi się poznać wiele bardzo ciekawych szczegółów do dzisiejszej sprawy. Niestety nie udało mi się znaleźć zbyt wiele zdjęć, także będę posiłkować się zdjęciami miejscowości, w której miały miejsce wszystkie wydarzenia. Zanim jeszcze zaczniemy odcinek, chciałabym bardzo podziękować osobom, które wspierają rozwój tego kanału na Patronite. Serdecznie dziękuję za każdy wkład. Odcinek 12. Fogosa. Jest rok 1987. Jesteśmy w mieście nazywającym się Melidzia, które znajduje się w północnej Afryce i stanowi część terytorium Hiszpanii. To właśnie w tym roku 18-letnia Francisca Ballesteros oraz 7 lat starszy od niej Antonio González Barribino postanawiają wieść wspólne życie razem i stają na ślubnym kobiercu. Miastem rodzinnym mężczyzny jest Melidzia i to właśnie tam po ślubie para postanawia zamieszkać. Ich małżeństwo jest bardzo szczęśliwe. Już 2 lata po ślubie przychodzi na świat ich pierwsza córka, Sandra. W kolejnym 1990 roku rodzi się kolejne dziecko. Tym razem jest to również córka, a rodzice nadają jej imię Florinda. Wydawałoby się, że młodzi rodzice nie mogliby być bardziej szczęśliwi, jednak dość szybko okazuje się, że młodsza córka ma problemy ze zdrowiem. Lekarze diagnozują jej chorobę. Jest to epilepsja. Dla Franciski i Antonio jest to ogromny cios. Kolejne napady epileptyczne u tak małego dziecka przynoszą im wiele cierpienia. Niestety, Florinda w wieku zaledwie 6 miesięcy umiera z powodu śpiączki cukrzycowej. Rodzina potrzebuje czasu, aby otrząsnąć się po tej tragedii. Mijają kolejne miesiące, a Franciska i Antonio starają się wieść normalne życie. W 1992 roku, czyli 2 lata po tej tragedii, na świat przychodzi ich kolejne dziecko, tym razem syn, któremu nadają imię po ojcu, czyli Antonio. Ojciec rodziny, Antonio, pracuje jako urzędnik, a Franciska zajmuje się domem oraz dziećmi. Mijają kolejne lata, a rodzina González wiedzie normalne i spokojne życie. Franciska od dłuższego czasu walczy z nadwagą. Jej pogłębiająca się otyłość ma duży wpływ nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie, dlatego kobieta próbuje, powiedzmy, domowych sposobów, różnych diet oraz ćwiczeń, jednak te działania nie przynoszą oczekiwanych efektów. Dlatego też kobieta decyduje się na przeprowadzenie zabiegu liposukcji. Odnajduje klinikę, która cieszy się bardzo dobrymi opiniami. Mieści się ona w oddalonej o 270 km Maladze. Antonio popiera decyzję swojej żony. Nie będzie jej tylko kilka dni. Obiecuje zaopiekować się rodziną i pomaga w przygotowaniach do wyjazdu. 2 dni po umówionym zabiegu w domu teściowej Franciski dzwoni telefon. Kobieta odbiera i okazuje się, że dzwonią do niej z kliniki i pytają o Franciskę. Wygląda na to, że jej synowa nie pojawiła się w umówionym terminie. Zdezorientowana kobieta natychmiast dzwoni do swojego syna i informuje o tym dziwnym telefonie. Antonio jednak uspokaja swoją matkę, ponieważ jest w stałym kontakcie ze swoją żoną. Zabieg odbył się zgodnie z planem i przebiegł pomyślnie, a jego żona za kilka dni wraca do domu. Gdy Franciska wraca do domu, dowiaduje się, że ten pomyłkowy telefon jest źródłem wielu kłótni. Jej teściowa oraz bracia jej męża są przekonani, że zabieg się nie odbył, że cały ten wyjazd był przykrywką jej romansu. Antonio jednak ufa swojej żonie, a coraz częstsze i coraz większe kłótnie powodują, że rodzina traci ze sobą kontakt.
i Franciszka oraz Antonio nie rozmawiają z członkami jego rodziny przez kolejnych 6 lat. Po tym czasie skłócone ze sobą rodziny zaczynają ze sobą rozmawiać. Szczególnie matce Antonia zależy na kontakcie z dorastającymi wnukami. Powoli rodziny zapominają o dawnej kłótni i spotykają się jak dawniej. Franciszka dalej zajmuje się domem oraz dziećmi, a w wolnych chwilach od obowiązków zazwyczaj ogląda telewizję. Ponieważ ich dzieci, Sandra i Antonia, dorastają, małżeństwo decyduje się na zakup komputera, który przyda im się zarówno do nauki, jak i zabawy. Od tej pory córka Sandra uczy swoją matkę, jak korzystać z komputera oraz internetu, jak przeglądać wiadomości, jak korzystać z czatów. Dla pani domu jest to doskonała odskocznia od codziennych obowiązków, a do tej pory jej jedyną rozrywką była telewizja. Dlatego też od tej pory każdą wolną chwilę spędza surfując po internecie. W 2003 roku Sandra ma 14 lat, a syn Antonio 11. W sierpniu Franciszka decyduje się na krótkie wakacje na Teneryfie. Kobieta chce odpocząć od codziennych zadań, a jej mąż Antonio w tym czasie zajmie się dziećmi. Zaledwie po kilku dniach Franciszka wraca, jest bardzo zadowolona oraz wypoczęta. Po powrocie małżeństwo rozmawia o pewnym problemie, który męczy ich już od dawna. Chodzi o inwazję karaluchów w ich domu. Próbowali już wszystkiego, zarówno sposobów domowych, jak i różnych środków chemicznych dostępnych w sklepach. Wprawdzie karaluchy znikały, ale po kilku dniach znów wracały. Dlatego Franciszka i Antonio zgadzają się, że raczej nie poradzą sobie sami z tym problemem i decydują się na skorzystanie z pomocy profesjonalistów. W ich domu ma zostać przeprowadzona fumigacja, która polega na zwalczaniu szkodników takich jak owady czy gryzonie przy pomocy substancji chemicznych w postaci dymu, pary lub gazu. Po zakończonej fumigacji rodzina wraca do domu i wydaje się, że w końcu udało im się zwalczyć problem z karaluchami. Mijają kolejne tygodnie, a mąż Franciszki zaczyna chorować. Skarży się na ból brzucha, na mdłości oraz czuje ogólne osłabienie. Gdy czuje się bardzo źle, bierze leki na przeziębienie, a jego żona dba o to, aby odpoczywał i żeby zawsze miał coś ciepłego do picia pod ręką. Na początku października 2003 roku stan Antonio znacznie się pogarsza. Leży od kilku dni w łóżku, bierze leki, jednak mimo to nic nie pomaga. 6 października małżeństwo decyduje się pojechać do szpitala, aby Antonio został dokładnie przebadany. Po przeprowadzonym wywiadzie lekarze podejrzewają, że Antonio zatruł się chemikaliami, które zostały użyte podczas zwalczania karaluchów w ich domu. Kontaktują się więc z firmą, która przeprowadzała fumigację. Wkrótce w szpitalu pojawia się pracownik tej firmy. Ma ze sobą środki, które zostały użyte w domu Franciszki i Antonio. Na opakowaniu lekarze odnajdują informację, że w przypadku kontaktu tego środka ze skórą lub oczami należy takie miejsce płukać wodą przez 15 minut. W przypadku rozpylenia tego środka w pomieszczeniu nie należy do niego wchodzić przez kolejne 24 godziny. Wydaje się, że te środki nie powinny być szkodliwe, jednak są to toksyczne chemikalia, a mężczyzna przejawia typowe objawy zatrucia. Po kilku dniach stan Antonio poprawia się. Mężczyzna może wyjść ze szpitala i wrócić do domu. Niedługo potem Franciszka przygotowuje się do wyjazdu do Malagi. Tym razem czeka ją zabieg zmniejszenia żołądka i zdaje się, że jest to jej ostatnia nadzieja na walkę z nadwagą. Nie będzie jej kilka dni, więc jak każda opiekuńcza pani domu, przygotowuje kilka gotowanych posiłków dla rodziny, które będzie wystarczyło tylko odgrzać. Franciszka pakuje trochę ubrań i wyjeżdża do Malagi. Operacja zmniejszenia żołądka przebiegła tak, jak lekarze zaplanowali. Gdy Franciszka wraca do domu, akurat zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Kobieta planuje kolację oraz robi mnóstwo zakupów w tym czasie. Odwiedza również swój ulubiony sklep mięsny, gdzie zakupy robi na tak zwaną kreskę.
A co 2 tygodnie do jej domu przychodzi pracownik lub też nawet właściciel tego sklepu z rachunkiem za dokonane zakupy. Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok spędzają w rodzinnej atmosferze. Jedynym zmartwieniem w tym okresie jest to, że Antonio znów zaczyna skarżyć się na swoje zdrowie. Z każdym dniem jest coraz gorzej i wygląda na to, że choroba, którą przechodził w październiku, powróciła. Jego objawy są takie same. Gorączkuje, ma bóle brzucha oraz mięśni, nudności, wymioty oraz czuje ogólne osłabienie. W Hiszpanii prezenty świąteczne nie są przekazywane w Wigilię Bożego Narodzenia, a 6 stycznia, czyli w Święto Trzech Króli. Tego dnia do domu rodziny González przychodzi brat Antonia. Franciszka informuje go, że Antonio jest bardzo chory i leży w łóżku, dlatego też brat nie wchodzi do środka. Przekazuje jedynie prezenty dla dzieci oraz pozdrowienia i wraca do domu. Małżeństwo ponownie wybiera się do lekarza, jednak na miejscu przeprowadzone testy nie dają dokładnych wyników. Nie wiadomo, skąd tak naprawdę biorą się te objawy. Najprawdopodobniej są one wynikiem zatrucia chemikaliami użytymi podczas fumigacji kilka miesięcy wcześniej. 12 stycznia 2004 roku stan Antonio znacznie się pogarsza. Ponadto mężczyzna ma bardzo duże trudności z oddychaniem. Jego żona postanawia wezwać pogotowie. Gdy ratownicy docierają na miejsce, stwierdzają, że jego objawy pasują do objawów żółtaczki. Jest z nim bardzo źle. Natychmiast zabierają go do szpitala. Gdy docierają na miejsce, stan Antonio z każdą minutą ulega pogorszeniu. Lekarze rozpoczynają walkę o jego życie, jednak Antonio umiera. Miał 42 lata. Lekarze jako przyczynę jego śmierci podają niewydolność wielonarządową, wynikającą z zatrucia, która ostatecznie doprowadziła do zawału serca. Lekarze stwierdzają, że do tego najprawdopodobniej doprowadziło zatrucie fosforoorganiczne, a takie związki znajdują się w chemii, używanej do usuwania owadów i insektów. Świat rodziny González zawala się. Nikt nie spodziewał się takiej tragedii. Dzieci nie mogą pogodzić się ze śmiercią ich ojca. Są załamane i opuszczają się w nauce. Pewnego wieczoru sąsiedzi słyszą, jak podczas kłótni Sandra krzyczy do swojej matki, że najchętniej dołączyłaby do swojego ojca. Sandra i Antonio coraz częściej opuszczają szkołę. Nie są w stanie poradzić sobie z tragedią, która spotkała ich rodzinę. Krewni od strony zmarłego interesują się losem Franciszki oraz jej dzieci. Martwią się o to, że Antonio i Sandra coraz częściej opuszczają szkołę. Również dyrektor szkoły dzwoni, aby zapytać, co się dzieje. Jakby tego było mało, Sandra rozchorowuje się. Coraz częściej boli ją brzuch oraz coraz słabiej się czuje. Franciszka informuje wszystkich, że postanowiła, że w najbliższej przyszłości chce przenieść się wraz z dziećmi do Malagi. Będą mogły zacząć tam wszystko od nowa, a ponadto chce wysłać swoje dzieci do psychologa, który pomógłby im przeżyć żałobę po ojcu. Rodzina zmarłego Antonio bardzo niepokoi się o dzieci. Coraz częściej odwiedzają Franciszkę i oferują jej wszelką pomoc. Do tego 12-letni Antonio również zaczyna skarżyć się na ból brzucha oraz coraz częściej gorączkuje. Franciszka coraz częściej zabiera dzieci do lekarza i na bieżąco informuje rodzinę zmarłego męża o postępach w leczeniu oraz o coraz to kolejnych diagnozach. Dodatkowo kobieta martwi się, że jej dzieci cierpią na depresję. Wygląda na to, że nie umieją poradzić sobie z utratą ojca. Mimo upływających tygodni nie potrafią wrócić do codziennej rutyny. Nadchodzi wiosna. Babcia Sandry i 12-letniego Antonia postanawia osobiście sprawdzić, jak miewają się jej wnuki. Franciszka wpuszcza ją do domu, a babcia dostrzega Sandrę leżącą w łóżku w bardzo złym stanie. 15-latka ma problemy z oddychaniem i jest bardzo słaba.
Franciszka uspokaja babcię, ponieważ poprzedniego dnia lekarz był u nich w domu, przypisał odpowiednie leki i Sandrze powinno zaraz się polepszać. W domu Franciszki codziennie rozbrzmiewa dźwięk telefonu. Jest to babcia Sandry i Antonia lub też ich wujek Ricardo, czyli brat zmarłego Antonio. Pytają oczywiście o stan dzieci. Kilka dni po wizycie babci Franciszka informuje, że stan dzieci znacznie się poprawił i wróciły już do szkoły. Zdaje się, że kryzys minął. Jest 4 czerwca 2004 roku. Do domu Franciszki puka rzeźnik ze sklepu mięsnego, który ma w zwyczaju co 2 tygodnie przychodzić do niej, aby pobrać pieniądze za zakupy, które robiła ostatnio w ich sklepie. Kobieta zaprasza go do środka, a sama w tym czasie udaje się po pieniądze. Mężczyznę uderza paskudny zapach, który wdarł się do jego nozdrzy zaraz po przekroczeniu progu. Do tego w mieszkaniu jest bardzo duszno. Zdaje się, że Franciszka dawno nie sprzątała, a nawet nie wytrzyła mieszkania. Rzeźnik stoi w przedpokoju i zerka z ciekawością do najbliższego pokoju. Dostrzega tam Sandrę, leżącą w łóżku. Dziewczynka wygląda strasznie. Leży w półmroku, ma otwarte usta i drobne rany na policzkach. Jej usta są sine, a skóra ma żółtawy, niezdrowy odcień. Na prześcieradle widoczne są ślady wymiocin, odchodów oraz moczu. Sandra wygląda, jakby nie była przytomna. Wtedy pojawia się Franciszka z pieniędzmi. Rzeźnik nie ma żadnych oporów, aby zwrócić uwagę kobiecie i mówi, że Sandra chyba powinna zobaczyć się z lekarzem. Kobieta jednak spokojnie odpowiada, że jej córka od kilku dni wymiotuje, ale jest pod opieką lekarską, bierze bardzo silne leki i wkrótce wydobrzeje. Rzeźnik jest przerażony tym, jak nastolatka wygląda, i mówi jej matce, że według niego natychmiast trzeba zadzwonić po karetkę. Wtedy słyszy hałas w sąsiednim pokoju. Franciszka i on zerkają i dostrzegają 12-letniego Antonio. Chłopiec również leży w łóżku i zwija się z bólu. Chłopiec próbuje się podnieść i coś powiedzieć, jednak po chwili opada bezwładnie na łóżko. Jego skóra również ma żółty odcień, a jego usta są sine. Rzeźnik proponuje Franciszce, że zabierze oboje dzieci do szpitala, przyjechał samochodem i chętnie pomoże. Ta jednak ponownie uspokaja go. Mówi, że to nie pierwszy raz, gdy dzieci chorują tak bardzo i nic im nie będzie. Zresztą oboje są pod stałą opieką lekarską i cały czas cierpią na skutek przeprowadzonej w październiku zeszłego roku fumigacji. Mężczyzna jednak nie odpuszcza. Widzi stan Sandry i Antonio i tak długo namawia ich matkę do wezwania karetki, że ta wreszcie sięga po telefon i wzywa ambulans. Dopiero wtedy rzeźnik opuszcza jej dom. Pozostaje jednak w szoku, nie tylko z powodu widoku tak bardzo chorych dzieci, ale również z powodu spokoju i opanowania Franciszki. Do domu rodziny Gonzales szybko przyjeżdża karetka. Ratownicy postanawiają natychmiast zabrać Sandrę do szpitala. Dostrzegają, że łóżko, a także jej ubrania są zabrudzone wymiocinami, fekaliami, ale również wyschniętą krwią miesiączkową. W szpitalu lekarze stwierdzają niewydolność oddechową, a także sinice kończyn górnych i dolnych oraz głowy, obrzęk nóg oraz grzybice w układzie pokarmowym. Jej stan z każdą minutą pogarsza się. Lekarze toczą walkę o jej życie, jednak zaledwie po 30 minutach od przyjazdu do szpitala 15-letnia Sandra umiera. Jako przyczynę śmierci dziecka lekarze podają niewydolność wątroby, a także niewydolność wielonarządową. Tego samego dnia Ricardo, czyli brat zmarłego ojca Sandry i Antonio, dowiaduje się o kolejnej tragedii, która spotkała ich rodzinę. Gdy poznaje objawy, z jakimi jego 15-letnia siostrzenica trafiła do szpitala,
od razu przypomina mu się, w jakich okolicznościach zaledwie kilka miesięcy temu zmarł jego brat. Sam był świadkiem postępującej choroby Antonio. Pamięta, jak 6 stycznia w Święto Trzech Króli było z nim aż tak źle, że Franciszka nie wpuściła go nawet do domu, a 12 stycznia jego brat trafił do szpitala i zmarł. Gdy w kolejnych tygodniach Sandra i Antonio zachorowali, Ricardo przychodził do nich prawie każdego dnia. Widział, że dzieci są w złym stanie. Jednak Franciszka na bieżąco informowała całą rodzinę o postępach w ich leczeniu. Mówiła, że lekarz co kilka dni wpada do nich z wizytą i kontroluje sytuację, a choroba spowodowana jest chemikaliami użytymi podczas fumigacji. Ricardo dowiaduje się również, że mimo śmierci Sandry, jej matka nie poinformowała w szpitalu, że jej młodszy syn ma podobne objawy i również jest w bardzo złym stanie. Mężczyzna podejmuje bardzo trudną decyzję i w dniu śmierci 15-latki zgłasza się do sądu dochodzeniowego i informuje o całej sytuacji. To nie jest normalne, że 42-letni mężczyzna, który wcześniej nie miał żadnych problemów ze zdrowiem, umiera, a następnie kilka miesięcy później jego nastoletnie dzieci mają te same objawy i mimo stałej opieki lekarskiej starsza córka również umiera. Informuje również o tym, że mimo złego stanu młodszego dziecka Franciszka nie reaguje. Ricardo nie wie już, czy kobieta nie poradziła sobie po stracie męża, teraz umarło jej dziecko i to dlatego nie umie trzeźwo ocenić sytuacji. Dzięki zgłoszeniu Ricardo, 12-letni Antonio 5 czerwca, czyli kolejnego dnia po śmierci siostry, trafia do szpitala. Jego objawy są podobne do tych, które miał jego ojciec i siostra, jednak jego stan nie jest aż tak tragiczny. Tego samego dnia, czyli 5 czerwca, rzeźnik, który namówił Franciszkę do zadzwonienia na pogotowie, również zgłasza się na policję. Informuje o tym, co widział w domu rodziny Gonzales. Mówi o tym, z jakim spokojem i apatią Franciszka przywitała go w domu i nie zwracała zbyt dużej uwagi na jej konające dzieci. Rzeźnik uważa, że kobieta dopuściła się strasznego w skutkach zaniedbania. Ponadto zna tą rodzinę i rozmawiał z kilkoma osobami na ten temat. Nie tylko on jest zdziwiony brakiem reakcji Franciszki na pogarszający się stan jej dzieci. Mało tego, jeden z krewnych powiedział mu, że podczas czuwania nad ciałem 15-letniej Sandry Franciszka zadzwoniła po pizzę. Na zdziwienie jej krewnych odpowiedziała, że jest głodna, a Sandrze i tak nie może już pomóc. Sąd dochodzeniowy natychmiast reaguje. W pierwszej kolejności sprawdzają, co stwierdził lekarz podczas wizyt domowych u chorych dzieci. Okazuje się, że ostatni raz Sandra widziała lekarza 12 maja 2004 roku. Narzekała wtedy na ból brzucha, miała wymioty oraz kaszel. Jak więc Franciszka mogła dopuścić się takiego zaniedbania? Informowała przecież na bieżąco babcię i wujka Ricardo o kolejnych wizytach lekarskich. Czy kłamała po to, aby ci dali jej spokój? Czy po śmierci męża była tak załamana, że nie umiała trzeźwo ocenić tego, co dzieje się w jej domu i nie była w stanie podjąć racjonalnej decyzji? Przecież krewni, sąsiedzi i znajomi znają rodzinę Gonzales. Franciszka zawsze była dobrą matką i panią domu, a jej dzieci zawsze chodziły czyste i radosne. I najważniejsze pytanie. Skoro te wszystkie choroby spowodowane są chemikaliami użytymi podczas usuwania karaluchów, dlaczego tylko Franciszka nie zachorowała? W związku z tym, że 15-letnie dziecko zmarło z bardzo dziwnych przyczyn, a do sądu w tak szybkim czasie dotarły już dwa oskarżenia, sąd decyduje się na przeprowadzenie autopsji. Badania toksykologiczne wykazują obecność środków uspokajających i nasennych, a także śladowej ilości cyjanamidu wapnia, który jest związkiem chemicznym często używanym w lekach do leczenia alkoholizmu.
Substancja ta jest bardzo toksyczna, dlatego podczas stosowania leków z cyjanamidem wapnia konieczna jest stała kontrola lekarska. Jest to substancja bezzapachowa, bezsmakowa i bezbarwna. Ponadto substancję tą można wykryć w organizmie jedynie w ciągu od 6 do 12 godzin od jej podania. 6 czerwca, czyli 2 dni od śmierci Sandry i 1 dzień po przyjęciu Antonia do szpitala, Franciszka zostaje aresztowana. Ponadto badania krwi 12-letniego Antonio wykrywają obecność tych samych substancji, co u zmarłej 3 lata starszej siostry. Mieszkanie rodziny Gonzalez zostaje dokładnie przeszukane. Śledczy zwracają uwagę na to, że mieszkanie zostało posprzątane. Zauważają na przykład brak kurzu na półkach, wyniesione śmieci oraz zapach środków czyszczących. Wygląda na to, że Franciszka zaraz po śmierci Sandry sprzątała mieszkanie. W apteczce zostaje znalezionych 58 różnych leków. W większości są to silne leki uspokajające i nasenne. Ponadto w oczy śledczych rzuca się duża ilość poporcjowanej zupy w lodówce oraz butelki wody znajdujące się w różnych miejscach w mieszkaniu. Franciszka jest obecna podczas tego przeszukania. Mówi, że dawała dzieciom jedynie leki, które zapobiegają wymiotom. Przeprowadzone zostają badania na próbkach różnych produktów znalezionych w mieszkaniu Franciszki. W odnalezionej butelkowanej wodzie na pierwszy rzut oka nie widać nic dziwnego. Jednak podczas dokładniejszych badań zostaje odkryta obecność leków uspokajających, nasennych oraz leku o nazwie Kolme, który stosowany jest przy leczeniu alkoholizmu. Kolme jest niedrogim lekiem sprzedawanym na receptę. W 2004 roku dostępne były 2 dawki. 15 ml można było zakupić za 1,97 euro, a dawkę 60 ml za 3,58. Lek dostępny jest w formie tabletek oraz kropel. Kolme zawiera wspomniany już cyjanamid wapnia, który w przypadku przedawkowania może powodować np. upośledzenie czynności wątroby i jest silnie toksyczny. Dochodzi do pierwszego przesłuchania Franciszki. Kobieta szybko przyznaje się, że z premedytacją podawała lek Kolme swoim dzieciom oraz mężowi. Dobrze wiedziała, że długotrwałe przedawkowywanie leku może doprowadzić do ich śmierci. Lek podawała rodzinie 2 razy dziennie. Oprócz tego podawała Kolme w kroplach, które rozpuszczała w wodzie oraz w zupie, którą spożywała cała rodzina. Ponadto podawała im leki uspokajające i nasenne, aby uniknąć ich płaczu. Podczas tego zeznania Franciszka była zimna i niewzruszona. Nie płakała, nie powiedziała, że żałuje lub że chociaż jest jej przykro. Na pytanie, dlaczego to zrobiła, raz zeznaje, że chciała ukrócić cierpienie dzieci po stracie ojca. Same zresztą często mówiły, że nie chcą już żyć. Innym razem mówi, że nigdy ich nie chciała, a stanowiły przeszkodę przed rozpoczęciem przez nią nowego życia. Męża podtruwała około 5 miesięcy. Według Franciszki mąż był alkoholikiem i często bił ją oraz dzieci. Jednak krewni i znajomi nie zgadzają się z tym zeznaniem. Nikt nigdy nie widział, aby Antonio kiedykolwiek źle traktował dzieci lub żonę. Nikt nie był świadkiem żadnej agresji z jego strony. Ponadto Franciszka nigdy nie skarżyła się na złe traktowanie lub problemy z piciem męża. Kolejne zeznanie Franciszki szokuje wszystkich. Kobieta wyznaje, że to ona stała za śmiercią swojej 6-miesięcznej córki. Był rok 1990, a Franciszka miała 20 lat. Uznała, że jest zbyt młoda, aby umiała zająć się chorą na epilepsję córką. Dlatego postanowiła ją zabić. Podawała jej lek Kolme, aby, jak twierdzi kobieta, ulżyć jej w cierpieniu. O tych zdarzeniach Franciszka opowiada apatycznym i mechanicznym głosem. Po tym wyznaniu śledczy wiedzą już, że mają do czynienia z zimną i wyrachowaną osobą, która nie potrafi okazać litości nawet swoim najbliższym. Z
sąd podejmuje decyzję o ekshumacji zwłok Antonio, męża Franciski. Co prawda składniki leku Colme są szybko metabolizowane i po 12 godzinach ciężko wykryć jego ślad w organizmie. Jednak udaje się odnaleźć śladowe ilości cyjanamidu wapnia, głównego składnika tego leku. Do pierwszego procesu dochodzi 21 września 2005 roku. Franciska zostaje oskarżona o morderstwo 3 członków rodziny oraz o nieudaną próbę morderstwa 12-letniego Antonio. Podczas procesu kobieta oświadcza, że jej celem było uszkodzenie serc swoich bliskich, aby nie musieli długo cierpieć. Jednak trucizna nie działała szybko i miesiącami patrzyła na umierającego męża, a potem dzieci. Kobieta podaje różne powody, które popchnęły ją do tych czynów. Raz mówi, że to z powodu pijaństwa męża, innym razem, że mąż ją bił, a jeszcze innym, że rodzina przeszkadzała jej w rozpoczęciu nowego życia. Prawda jest taka, że Franciska wolne od obowiązków chwile spędzała przed komputerem. Bardzo spodobały jej się czaty internetowe, gdzie poznawała nowych i ciekawych ludzi. Nawiązała głębszą relację z 3 mężczyznami. Na czatach zawsze używała jednego niku. Przedstawiała się jako Fogosa, co można przetłumaczyć na ognista. Śledczy docierają do tych mężczyzn i biorą oni udział w procesie przy użyciu wideokonferencji. Na pewno pamiętacie o krótkich wakacjach Franciski. Poleciała wtedy na Teneryfę na kilka dni, a tak naprawdę pojechała tam, aby spotkać się z jednym ze swoich internetowych chłopaków. Mężczyzna ma na imię Cesareo i zeznaje, że spotkał się z Franciską w sierpniu 2003 roku. Mówi, że nie wiedział, że Franciska jest mężatką, ponieważ przedstawiła mu się jako wdowa. Zatrzymali się w jednym z hoteli i spędzili ze sobą bardzo romantyczne chwile. Spodobali się sobie tak bardzo, że mężczyzna już po pierwszym dniu oświadczył się Francisce. Kobiecie bardzo spodobał się ten pomysł. Powiedziała, że będą musieli jednak chwilę poczekać ze ślubem, ponieważ ta musi wrócić do Melidzi, aby uporządkować swoje sprawy i sprzedać nieruchomość. Cesareo zeznaje, że podczas ich krótkich wakacji słyszał, jak Fogosa rozmawia przez telefon i ktoś po drugiej stronie słuchawki nazywa ją mamą. Zapytał ją o to, jednak Franciska powiedziała, że często opiekuje się dzieckiem przyjaciół i tak bardzo się polubili, że mały czasami nazywa ją pieszczotliwie mamą. Po wakacjach Franciska wróciła do Melidzi. Mijały kolejne tygodnie i miesiące, a relacja między nią a Cesareo oziębiła się. Wkrótce kochankowie stracili ze sobą kontakt. Mężczyzna nie wiedział, że w tym samym czasie Franciska utrzymywała 2 inne romantyczne internetowe znajomości. Ci dwaj mężczyźni również zeznawali i przyznali, że Franciska przedstawiła im się jako wdowa, która straciła męża i dzieci w wypadku. Franciska skomentowała zeznania tych 3 mężczyzn. Powiedziała, że przecież wszyscy kłamią w internecie. Przerażające jednak jest to, że jeden szczegół jej kłamstwa zgadza się z rzeczywistością. Mówiła, że jej dzieci zginęły, gdy miały 15 i 12 lat. Kobieta wyznała, że zaraz po powrocie z Teneryfy postanowiła przyspieszyć śmierć męża i zwiększyła dawkę leku Colme. Na wakacjach była w sierpniu, a w połowie stycznia jej mąż już nie żył. Wtedy przyszedł czas na dzieci, które były ostatnią przeszkodą przed rozpoczęciem przez nią nowego życia. Podczas drugiej sesji procesu psychiatra wydaje opinię na temat Franciski. Oświadcza, że kobieta miała pełną moc umysłu podczas dokonywania kolejnych morderstw i nie cierpi na żadne zaburzenia psychotyczne. Franciska doskonale zdawała sobie sprawę z konsekwencji swoich działań i wiedziała, co robi, podrzucając leki do jedzenia i wody swojej rodziny. Jej działania miały konkretny cel. Chciała zabić całą swoją rodzinę. 3. i ostatniego dnia procesu prokurator domaga się kary od 79 do 84 lat.
zwraca uwagę na to, że morderstwa dokonane były z dużym okrucieństwem i celowym zwiększaniem cierpienia swoich ofiar. Sandra była przykuta do łóżka przez wiele miesięcy. Matka codziennie oglądała, jak jej 15-letnia córka cierpi i leży w brudzie. W całym domu unosił się okropny zapach moczu i odchodów i mimo to nie okazała jej litości ani współczucia. Ponadto powody morderstw, które podaje oskarżona, nie są wiarygodne. Skoro chciała rozpocząć nowe życie u boku innego mężczyzny, mogła to zrobić bez krzywdzenia swoich bliskich. Także najprawdopodobniej jedynym powodem, jakim kierowała się Franciszka, była potrzeba zabijania. Właściwości leku Colme Franciszka poznała, gdy była jeszcze nastolatką. Matka nauczyła ją, jak potajemnie podawać lek jej ojcu, który był alkoholikiem. Lek działa w ten sposób, że po spożyciu alkoholu powoduje on szereg nieprzyjemnych objawów, takich jak wymioty, nudności czy też nadmierne pocenie się. Ma to spowodować, że alkohol będzie kojarzony jako nieprzyjemne doświadczenie. Zgodnie z ulotką, lek może być stosowany tylko przy stałej kontroli lekarskiej, ponieważ jego nieprawidłowe stosowanie może powodować pogorszenie wydolności wieńcowej, zawał serca oraz niewydolność oddechową. Franciszka miała 5 braci, a ich ojciec alkoholik bił dzieci oraz matkę. Zmarł w wieku 54 lat w wannie. Jednak nie był na nic chory i dokładne okoliczności tej śmierci nigdy nie zostały wyjaśnione. Ponadto po śmierci ojca, 4 bracia Franciszki również umierali w dziwnych warunkach i w dość młodym wieku. To spowodowało, że sąd rozpatrywał możliwość ekshumacji ich zwłok, jednak ostatecznie zrezygnował, ponieważ po tak długim czasie odnalezienie śladów po tym leku nie jest możliwe. Sąd decyduje się na dochodzenie w sprawie tego, czy ktoś pomagał Franciszce w uzyskaniu tylu recept na lek Colme. Wyrok zapada 26 września 2004 roku. Franciszka Ballesteros zostaje skazana na 25 lat więzienia za morderstwo ze szczególnym okrucieństwem 6-miesięcznej córki Florindy, 19 lat więzienia za próbę morderstwa ze szczególnym okrucieństwem swojego 12-letniego syna Antonio, 20 lat więzienia za morderstwo ze szczególnym okrucieństwem swojego męża Antonio oraz 20 lat więzienia za morderstwo ze szczególnym okrucieństwem swojej 15-letniej córki Sandry. W sumie jest to 84 lata więzienia. Ponadto Franciszce odebrane zostają prawa rodzicielskie, a sąd zobowiązuje ją do zapłaty synowi rekompensaty za śmierć siostry w wysokości 180 tysięcy euro, za śmierć kolejnej siostry 130 tysięcy euro, za śmierć ojca 200 tysięcy euro. Ponadto za szkody poniesione w wyniku zamachu na jego życie jest zobowiązana do rekompensaty kwoty 11 390 euro za 259 dni leczenia. Dochodzenie w sprawie pomocy w uzyskaniu recept na lek Colme nie przyniosło żadnego efektu. Franciszka nigdy nie przyznała się do spowodowania śmierci swojego ojca oraz 4 braci. Antonio wyzdrowiał po 8 miesiącach leczenia. Ostatnia informacja, jaką udało mi się znaleźć na jego temat, dotyczy tego, że wujek Ricardo wraz z żoną będą starać się o jego adopcję. W 2004 roku mieli 3 dzieci i byli zdecydowani, aby zaopiekować się 12-letnim bratankiem. Ta sprawa znana jest w Hiszpanii pod nazwą Trucicielka z Melidzi. To koniec odcinka 12. Jeszcze raz serdecznie dziękuję osobom, które wspierają rozwój tego kanału na Patronite. Jestem Wam bardzo wdzięczna. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.